Pomagać każdy może i to zdanie wrocławianie bardzo dobrze rozumieją. Możemy pomóc już w ten piątek i sobotę dzięki akcji Baja Bóg, które organizuje Fundacja Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Zapraszamy serdecznie 6-7 września do Magnolia Park, miejsca, które z nami współpracuje i jest otwarte na wszelkie działania pomocowe. Tym razem będzie to akcja Baja Bóg, która działa od już kilku lat na rzecz naszych podopiecznych, która polega na tym, że zbierane książki z biblioteczek różnych wrocławian będą mogły znaleźć sobie drugi dom. Czyli książkę będzie można kupić, a za pieniądze przekazane my będziemy mogli wspierać nasze dzieciaki. Baja Bóg to stała akcja w kalendarzu imprez charytatywnych. To wydarzenie zrzesza wrocławskie korporacje, które również wspólnymi siłami zbierają książki i pomagają fundacji. Ja mam tę przyjemność być z Baja Bógiem od samego początku. Jestem bardzo dumna z tego, jak impreza się rozrosła, bo zaczynaliśmy bardzo skromnie, a w tym roku, kiedy nasi wolontariusze pojechali segregować książki w magazynie, nie mogli wejść do pomieszczenia, bo kartony sięgały do sufitu. I mamy mnóstwo ciekawych książek, więc zapraszamy serdecznie tych, którzy padają na twarz i potrzebują przerwy, ale też również właściwie wszystkich, bo jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy pomagać właśnie nasz program CSR, który dotyczy się działalności charytatywnej. On dopiero się rozpoczął i właśnie postanowiliśmy wziąć udział w tej akcji, ponieważ uważamy, że warto pomagać dzieciom i warto się zaangażować w tego rodzaju akcje. Przy okazji też fajnie nabyć książkę, tak jak było to wcześniej wspomniane, fajne, niedostępne na co dzień książki można zdobyć, a przy okazji z uśmiechem pomóc. Przeznaczamy cały dochód z akcji na cele statutowe fundacji i najważniejsze jest to, że na końcu tego pomocowego łańcuszka stoją chore dzieci i ich rodziny. Akcja Fundacji Wrocławskiego Hospicjum Baja Bóg już w ten piątek i sobotę od godziny 9 do 21 w Magnolia Park. Warto stanąć na chwilę, kupić książkę, a przy okazji pomóc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.